Tuż przed świętami Bożego Narodzenia uczniowie Olszyńskiej Szkoły Podstawowej nr 3 imienia Tadeusza Kościuszki skontaktowali się z opiekunami Domu dla Dzieci Nadzieja w Jeleniej Górze, inicjując przygotowanie podarunków świątecznych dla podopiecznych placówki. W tym roku pod hasłem Podziel się Mikołajem uczniowie naszej szkoły przygotowali paczki dla Domu dla Dzieci w Jeleniej Górze. Te paczki zostały zawiezione, dzieci je otrzymały, a szkoła we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Olszynie pod patronatem burmistrza Olszyny pana Leszka Leśko otrzymała dyplom. Dzisiaj druga część tejże akcji polegająca na tym, że uczniowie naszej szkoły przygotowali, a przede wszystkim samorząd przygotowali kartki świąteczne, paczki i we współpracy z znowu panią Darią Michwiadowicz, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszynie, rozwiozą je dzisiaj do ludzi samotnych, seniorów. Złożą życzenia, zaśpiewają kolędę i w ten sposób pomogą tym ludziom przetrwać trudny czas radości, ale i dla nich też samotności. Akcja była świetną inicjatywą łączącą pokolenia, uczącą empatii oraz troski i wrażliwości.